Henryk IV Probus to kolejny władca, którego Jan Matejko nie umieścił w swoim poczcie. Nie wiemy, czy z powodu, że nie cenił tego władcę, czy też dlatego, że źródeł i materiałów, na których mógłby się oprzeć, nie posiadał. Natomiast im bliżej czasów współczesnych, tym jednak tych materiałów się coraz więcej pojawiało i nasi historycy takie materiały Waldemarowi Świeżemu przedstawiali. Jednym z nich była tumba z polichromowanego wapienia, która była wykonana co prawda po śmierci Probusa, ale jednak przedstawiała jego wizerunek. Na niej też między innymi Waldemar Świeży oparł swój portret. Widzimy takiego, ja tak jak przyglądam się temu portretowi, to z jednej strony widzę władcę o takim trochę bezczelnym spojrzeniu. Nawet w ustach jest pewien grymas takiej niechęci dla mnie, dla tego, kto z nim rozmawia, czy go obserwuje. Ale życiorys był bardzo skomplikowany i różnorodny. Nawet w pewnym momencie historycy niemieccy próbowali udowodnić, że Probus był Germanem. Więc myślę, że te wszystkie sytuacje historyczne skupiały się wokół różnych wydarzeń z życia Probusa. Natomiast Waldemar Świeży umieścił na samym przedzie mocno wyeksponowaną tarczę, ponieważ w źródłach historycznych historycy głównie oceniali Probusa jako walecznego rycerza, więc myślę, że ten element pokazuje, że mimo tej bezczelności w oczach i skomplikowanego życiorysu jednak był władcą walczącym.